No dobra, Doni, rzuć tę swoją lagę, a nie zrobię ci krzywdy. Ostatnio też tak mówiłeś i zrobiłeś mi krzywdę. Tak, ale mogłem zrobić większą. Akurat. Czyli będzie krzywda. Czyli będzie krzywda. Okej, okej! Au, au, no weź! Onegai shimasu. Skoro tak twierdzisz... Słabiutko. Jame! Dobrze się spisaliście. Ale ja najlepiej. Tu chodzi o samodoskonalenie, Rafaelu, a nie o to, kto przegrał czy wygrał. Rozumiem, sensei. Ale ja wygrałem, a oni nie. Najważniejsze, że wszyscy się starali. Tak, trzymać, chłopaki! Ale wypaśne komputery. Czy to ten najnowszy kadmowy procesor z kwantowym szyfrowaniem? Nie mam pojęcia, Donatello. Czy to on? To on! Chłopaki, obczajcie to! Ręka zrobiona ze światła, a teraz zmieniła się w oko. I znowu w rękę. I znowu w oko, i w rękę. Wystarczy wrażeń. I w oko! To dokąd teraz? Widzieliście, jak spylał? Jesteśmy za bardzo na widoku. Chodźcie. Jeszcze stoisz? Zaraz to naprawię! Uważaj! Sam uważaj! Uważaj, Doni! Dobrze. Ups, sorki. Uwaga! Uciekają! Porwali ją! Przebiłeś mi skorupę mieczem! Skąd miałem wiedzieć, że staniesz akurat tam? Wow. Czyli... to jest ten mutagen, który sprawił, że jesteśmy sobą. Wybijmy go! Co? A to niby w jakim celu? No bo jeśli już teraz jestem mutantem, to zmienię się w supermutanta! Albo wielką kałużę glutów. Zawsze to krok naprzód. Hej, sprawa jest poważna. Porywacze chyba mają jakiś związek z tym, co nas spotkało 15 lat temu. Ale jak to możliwe? Dla robotów z kosmosu nie ma rzeczy niemożliwych. Weź, odpuść, nie istnieją żadne kosmiczne roboty. Ach tak?
Jeśli roboty z kosmosu nie istnieją, jestem bardzo ciekaw, jak wyjaśnisz to. Moja twarz! Ale masz mocno przyklejoną maskę. Majki, przestań. To nie jest maska. Okay. Jest czysty, ale pozostali to kosmiczne roboty. Dosyć. Dowiemy się prawdy. Kim jesteś i co się tutaj dzieje? Nazywam się Wąż i nie gadam z takimi pokrachami jak wy. To dlatego, że jeszcze nas nie znasz. Widzisz, byliśmy zwykłymi żółwiami. Aż do chwili, kiedy skosztowaliśmy tego przysmaku. Co ty chcesz zrobić? To taka fajna gra, którą nazwałem Kołem Mutacji. Możliwe, że będziesz silny i piękny jak ja. Albo obrzydliwy i groteskowo zdeformowany. Tak jak Majki. Hej! To jak? Chcesz zakręcić kołem? Dobra już, dobra! Mówią, że należą do rasy krangów. Porywają naukowców z całego miasta. Bardzo skuteczna metoda. A co, dziwisz się? Chciałbyś wyglądać jak Majki? Możesz zmienić wątek? Wiem, że trochę się o mnie martwisz. Nie będę ściemniał. To nasza pierwsza akcja i... Nie wiem, co nas tam czeka, ale... Ale nie chcę, żebyś się bał. Wyjdę z tego cało. Kocham cię. O, gadasz ze swoim żółwikiem? Nie! Odczep się! Wyglądacie tak słodko. Teraz się doigrałeś! Widziałem czegoś takiego. Ściany zrobione są z metalu, którego nawet nie znam. Rany! Ściany z metalu, którego nawet ty nie znasz? Uszom nie wierzę. Stary, chcesz dyskutować o metalurgii ze mną? Dajesz. Nie chcę, ale... Halo! Będę wdzięczny, jeśli zaczekacie z kłótniami, dopóki stąd nie wyjdziemy. Chodźmy stąd. Że niby dokąd? Wydaje mi się, że to przewody zasilające. O, ciekawa teoria. Dzięki, że się podzieliłeś. Ty głąbie, wszystkie kable biegną w tamtą stronę. To znaczy, że cokolwiek się tam znajduje, jest bardzo ważne. Ale ci dogadał. Au, au, oszczędź! Bolało. Zatrzymamy ich! Zajmij się zamkiem! Spokojnie! Zaraz was stąd wyciągnę! No dobra, wielki jaszczurze czy coś? W zasadzie to żółwiu. Jestem Donatello. April. Ojej, jakie ładne... To co z tym zamkiem, Doni? A no tak, sorry. Ja nie poganiam, ale... Pośpiesz się! Hej! Myślisz, że łatwo pracować z takimi łapskami? Wybacz. No zaraz mnie coś chyba... Zdejdź mi z drogi! Co? Nie! Zamknij drzwi! Ich zatrzyma! No co? Stary, jesteś niezłym popaprańcem. Dzięki! Nie! Puszczajcie! Za nimi! Przestańcie! Dyskretna obserwacja polega na tym, że prowadzi się ją dyskretnie. Sorki, Leo. Będę krzyczał ciszej. Powiedz to! Raf, przestań hałasować! Jak tylko Majki to powie! Rafael jest najsilniejszy i najmądrzejszy! I przewyższa mnie pod każdym możliwym względem! I...
I jestem nędznym robakiem i nie zasługuję, żeby żyć na tej samej planecie, co on, bo tylko marnuję powietrze. I w historii wszechświata jeszcze nie było takiego... Dosyć! Tylko tracimy czas. Krangowie na pewno się nie pojawią. A tobie co się tak śpieszy? Dzisiaj włamią się do laboratorium, wiem to na stówę. Z wiarygodnego źródła. Źródła? To znaczy April ci powiedziała. Dostałeś cynk od swojej dziewczyny? Ona nie jest moją dziewczyną. Jest dziewczyną tak ogólnie, a jej ojca porwali kosmici, którzy dzisiaj będą tutaj i my ich powstrzymamy, jasne? Albo po prostu przesiedzimy tu bez sensu całą noc. Co tu się dzieje, kurczę blaszka? A wy co, przebierańcy? Nie, my tylko tak. Gadać o pślizgłe wygwizdzielce, który mi rozwalił antenę satelitarną. Wygwizdzielce? Nawet nie wiem, co to znaczy. Ja też nie, ale nie pozwolę. Lepiej chodźmy. Tak jest, ty kapuściarzu jeden. Rób, co ci mówi mamusia. Hej, przyhamuj trochę. Oj, nie wiedziałem, że masz widelce do ciasta. Widelce do ciasta? Nie będzie mnie obrażać jakaś niedomyta łajza z fryzurą na pożyczkę. Mnie krytykujesz? A widziałeś ostatnio swoją gębę w lustrze? Raf, zostaw! Chcesz się bić, cwaniaczku? Bardzo proszę, rozsmaruję cię po dachu jak pasztet! Krangoboty! Oż ty w życiu! Super, wielkie dzięki, Raf! Nogi! Żółwi charakterek. W mordę, jeża! Normalnie jakieś... Żaby kukwu! No dalej, żaby kukwu! Zbiję na was fortunę! Żaby to ty se poszukaj w rodzinie, wiesz? I to nie jest żadne kung fu, tylko starożytna japońska sztuka walki! Chłopaki, on nas nagrał komórką! Mam proste rozwiązanie! Dadzą mi za to niezłą kasiorę! Ktoś wezwał policję! Trzeba spadać! Znikajmy! Zaraz! Można go złapać i rozwalić mu ten telefon! I facjatę! Więc przez Rafaela krangowie uciekli, a wy pozwoliliście się sfilmować? Ale mistrzu, to był chyba najpaskudniejszy gość na całym świecie. Może oprócz ciebie. Nawet nie wiesz, jakimi obelgami nas obrzucił. Były takie... obelżywe. O, nie wspominałeś, że was przezywał. Oczywiście, teraz rozumiem, dlaczego nie mieliście wyboru. Głupio ci. Wojownicy ninja muszą działać w cieniu, w tajemnicy. Sprawy się komplikują, jeśli ktoś ma dowód waszego istnienia w rozdzielczości HD. Ale wiemy, gdzie koleś mieszka. Musimy go tylko znaleźć i porządnie przycisnąć i wtedy odda nam taśmę. Nie ma żadnej taśmy. Teraz używa się kart fleszowych. Gniew prowadzi do autodestrukcji. Zawsze sądziłem, że do destrukcji innych. Rafael, stań proszę. Ktoś tu chyba ma kłopoty. Nie pozwól się trafić. Bułka z masłem. Chodzimy! Jamy! Powtórka, ale tym razem Leonardo, Donatello i Michelangelo obrzucą cię zniewagami. Co? Mamy obrażać jego? Tak. On nie może nas bić? Nie. Bardzo mi się podoba ten plan. Chodźmy! Ruszasz się wolno jak stary bizon. Ej, nieprawda! I w kółko byś narzekał. Co za los? Czemu nikt mnie nie rozumie? Bo naprawdę mnie nie ro... I... A, nie prostujesz się do końca, jak robisz omotę kotegiak. I jesteś obleśny! I puszczasz bąki! Przestańcie! Skrywasz twardziela, ale tak naprawdę boisz się jak małe dziecko. Dzidzia chce mleczka? A może trzeba go przewinąć? I co teraz, Rafciu? Będziesz płakał? Dobrze, wiecie, że ja nie płaczę! Chciałbym, żeby ta chwila trwała całą wieczność. Wiecie co? Znudziła mi się ta beznadziejna gra. Serio?
Niniku Seishin to umiejętność znoszenia obelg ze spokojem i pokorą. Dopóki jej nie opanujesz, nie jesteś ninją. Zrozumiałeś? Tak, sensei. Musicie zdobyć to nagranie. Posłuszcie się rozumem, nie siłą. Mistrzu, nie jesteś głodny? Boję się, że świętujemy za wcześnie. Za wcześnie? Spłukaliśmy bandę złoczyńców do ścieków, jakbyśmy spuszczali wodę. Jak na mój gust, to świetny moment na świętowanie. Shredder dowiedział się, że żyje. Co gorsza, dowiedział się o waszej czwórce. To jak spełnienie najgorszych koszmarów. Czyli to nie koniec? O nie. To dopiero początek. Jak się trzymasz, Mikey? Tak naprawdę to moja wina. Myślałem, że mogę się zaprzyjaźnić z człowiekiem. Niepotrzebnie tak to wszystko rozkminiasz. Więc to nie moja wina? Pewnie, że twoja, a czyja? Jeśli powiesz innym, to zbiję cię na kwaśne jabłko. Ale jesteś spoko gość. Bradford miał inne zdanie. Kto by tam słuchał psychopatycznych zabójców? Zasługujesz na lepszych kumpli niż on. Wiesz co, Raf? Masz rację. Wielkie dzięki. Nie ma za co. Usuń z grona znajomych. O rany! Obczajcie tego posta! Nie teraz, April. Muszę pokonać Zgredonarda. Ej, Leo! Już dostał niezłe bęcki. Może lepiej go wypuść? Masz problem? Nabijasz się ze mnie, bo nie sprałem na kwaśne jabłko bezbronnego człowieka? Tak, dokładnie. Okazałeś słabość. Ci goście rozumieją tylko jeden język. Chiński? Nie, język pięści. A co z językiem stóp? Ach, tak, ten też rozumieją. Czyli w sumie to poligloci. Chodziło mi o to, że żółwie są gadami, nie mięczakami. Miłosierdzie nie jest cechą mięczaków, lecz oznaką prawdziwej siły. Ale sensei, przecież to przestępcy. Toczymy wojnę. Pewien szesnastowieczny daimyo powiedział: kiedy panuje pokój, nigdy nie zapominaj o możliwości wojny. Ale gdy toczysz wojnę, nie zapominaj o współczuciu. Koleśka pewnie przegrał kilka wojen. Widzisz? Współczucie. Au! Okej, zgoda! Miłosierdzie to świetna rzecz, ale Murakami nigdy nie uwolni się od fioletowych smoków. W takim razie trzeba znaleźć ich kryjówkę i upewnić się, że zrozumieli. A jeśli będą się stawiać, wyślemy im nową wiadomość. Przesyłką poleconą. Próbujesz mówić jak twardziel? Czy jak głupek? Tylko jak ich znajdziemy, skoro nie wolno nam z nikim gadać? Zaraz! Ej, nie pozwalaj sobie! O, wybacz, to wszystko przez Spike'a. Powiedział, że gwiezdni herosi są za głupi nawet dla niego. No to bardzo ciekawe, dlaczego spędził cały dzień z tobą. Gratulacje, Leo, zraniłeś jego uczucia. Za karę pozamiatam podłogę twoją facjatą. A może weźmiesz zimny prysznic? To się da załatwić! Doktor Figelstein wkracza do akcji! Stary, żałuj, że nie możesz się teraz zobaczyć. Wyglądasz, jakbyś był wściekły. Patrzysz, Spike? Czas na mały pokaz pod tytułem Patrz, jak łamie się Majki. Wracaj! To ich miejscówka. Doni, włazisz mi na plecy. Wybacz. Sorki. Ale myślę tak, skoro Splinter twierdzi, że nie jesteśmy gotowi, może jesteśmy skazani na porażkę. Sam jesteś porażką, Mikey. Tak, ale teraz wszyscy nią jesteśmy. To mnie przeraża. Strach jest zupełnie naturalny. Rafael też się boi. A właśnie, że ani trochę. A powinieneś. Bradford! Bradzio! Zobaczcie, co wywęszyłem. 4 świeżutkie składniki na zupę żółwiową.
Jak to dobrze, że wolno się bać. Tak, ja też się cieszę. Nie nakręcajmy w sobie paniki. Okej, trochę można. April, jesteś tam? Dobrze wiesz, że nie odpowie. I co teraz? Musimy ją jakoś wyciągnąć, ale tam jest psi gniot. A przecież nie damy sobie z nim rady. Oj, Splinter miał rację, trzeba było siedzieć w kanałach. Sam nie wierzę w to, co teraz powiem. Weź się w garść, kapitanie! Jesteś dowódcą! Liczymy na ciebie! Masz rację, Raf. To wszystko przez ten promień strachu. I to wszystko? Nie zaczniesz się lać po twarzy? Chodźmy ocalić April. I nasz dom. Pieszo w życiu ich nie dogonimy. Nie będziemy ścigać ich pieszo. Ha! Co to, pojedynek w zwolnionym tempie? Pewnie mógłbym się ruszać szybciej, gdybym miał w nosie precyzję, tak jak ty. Wsadź se do nosa to! Rywalizacja jest motywująca, o ile nie zmieni się w niezdrową konkurencję. Dlatego teraz będziecie walczyć dwóch na dwóch. Dobra, to ja biorę do niej... Będziesz w drużynie z Rafaelem. Musicie zapomnieć o rywalizacji i zacząć sobie wzajemnie pomagać. Okej, czyli ja i Raf kontra Majki i Doni? To chyba trochę nie fair. Zaraz, co chcesz przez to powiedzieć? Jakby to łagodnie ująć? Jesteśmy lepsi od was? Chyba tylko w walce. A właśnie o tym mówię. A, okej. Jamę! Miałeś rację, sensei. Współpraca jest całkiem fajna. Dobra robota, moje ślicznotki. Dexter Spackman. Jestem Baxter Stockman. Czyli byłem blisko. A zatem chcecie mnie znowu powstrzymać, ale tym razem nie macie szans przeciwko moim gryzonitom. Że jak, proszę? To samobieżne, inteligentne jednostki ofensywne wzorowane na szczurach kanałowych. Nie widzę podobieństwa. Ponieważ test polowy przebiegł bez zakłóceń, czas przerzucić się na większe cele. Co znaczy, że już wkrótce stanę się bardzo, bardzo bogaty. A już za chwilę będziesz bardzo, bardzo posiniaczony. Kwas, zakryj oczy! Zaraz, nic na mnie jest. Faktycznie. Brać go! Brać mnie? O nie, dzisiaj to wy, moi drodzy, będziecie brani! Ma to sens? Braci! Ha! I już po blaszakach! Dobrze, że zrobiłem kilka zapasowych. Patrz, Raf! Szaszłyki z gryzonitu! Te blaszaki dają nam popalić. Podobnie jak ja! Raf! Ubaw po same pachy. Jak na mój gust aż za duży. Jesteś chyba jedyną osobą na świecie, która ogląda też Mirę. Żartujesz sobie? Gwiezdni Herosi mają rzeszę wiernych fanów. Szokujący materiał. Oto koszmar z kanałów. Czy miejskich robotników zaatakował mutant? A? Był trochę jak człowiek, a trochę jak gad. Ale najbardziej jak potwór. Wylazł znikąd i rzucił się na mnie. To nie ja.
Oto nagranie dla widzów o mocnych nerwach. Witam. Wszyscy sądzą, że kanały to ciemne, przerażające miejsce, ale w rzeczywistości nie ma bardziej... Niech mi ktoś pomoże! Czy grozi nam inwazja niebezpiecznych mutantów? Odpowiedź po przerwie w programie Krodi na Maxa. Coś mi mówi, że z tego będą mega problemy. Jakiś potwór narozrabia, a później media zwalą wszystko na nas. Jeszcze tylko brakuje, żeby przeszukali kanały. To my musimy namierzyć i powstrzymać to stworzenie. Chwila, przewińmy to. Chyba widziałem numer tunelu. Zgadza się, 281. Chodźmy. Czasem dobrze jest być żółwiem. A czasem dobrze jest być niskim żółwiem. To jakaś zasadzka! W nogi! Emisji energii. Dlaczego to zawsze ja muszę dotykać tych dziwacznych kosmicznych klamotów? Domyślasz się, do czego to może służyć? Moim zdaniem jest w stanie zasilić dosłownie wszystko. Latarkę, działo laserowe, miasto na Księżycu. Ale po co aligatorowi coś takiego? Weźmy to do bazy i go spytajmy. Świetnie, kto niesie kryształ? No nie, wiedziałem. Na pewno nie zrobi ci krzywdy. Ale do wody wejdź pierwszy. To nie jest zabawne! Dostawca pizzy! Porwij do niego! Wężochwast zaraz się wymknie! Niech mi ktoś pomoże! To ślepa uliczka! Świetnie! Chodźmy wypielić tego chwasta! Przyciąć mu łodygę? Podlać sadzonki! Bum! Oh yeah! Mówiłem wam, że jestem mistrzem ciętego dowcipu! Dobra, ruszajmy! Nie tak prędko, Raf. Nie będziemy szarżować na pięciometrowego wściekłego mutanta. Masz jakiś lepszy plan? Zaatakujemy delikwenta z góry. Wepchniemy go w te sznurki z praniem. Za mną! To zajmie wieczność. Ty tu zastawiasz chytre zasadzki, a on sobie chodzi i porywa ludzi. Właśnie, i to w dodatku ludzi, którzy rozwożą pizzę. Powiedziałem, że zaatakujemy z góry. A teraz ruchy! Okej, na mój znak. Raz, dwa... Gdzie on się... Tytuł najgorszego przywódcy dostaje... A niby co twoim zdaniem zrobiłem nie tak? Gdybyś pozwolił mi działać, już dawno przerobiłbym go na marmoladę. Ciekawe, kto by to później zjadł. Mój plan by się powiódł, gdybyś nie zmarnował tyle czasu kwestionując rozkazy. Wydawaj lepsze, to nie będę musiał ich kwestionować. Wiesz co, Raf? Skoro jesteś taki mądry, to może przejmij dowodzenie. Cieszę się, że wreszcie zaczynasz mówić do rzeczy. Idźmy na kompromis. Ja dowodzę. Niech ci będzie. Rób sobie, co chcesz. Ja się zmywam. Będę za nim strasznie tęsknił. Nie martw się, Majki. On tylko musi trochę ochłonąć. Mówiłeś o kolesiu od pizzy, prawda? Tak. Doni, trzeba znaleźć kryjówkę wężochwasta. Pracuję nad tym. Więc pracuj szybciej! Myślisz, że krzykami coś wskurasz? Nie, myślę, że wskuram coś laniem. Już przyspieszam. I tego się trzymajmy. Leo wrócił! Biedaczek płakał. O, musiał strasznie za nami tęsknić. Dostałem po oczach proszkiem oślepiającym. Ta, jasne. Nasz mały mazgaj. Gdzieś ty się podziewał? Chyba nie muszę ci się spowiadać. Dobra, nie chcesz, nie mów. Chłopaki, na pewno możemy się jakoś dogadać. Uściskajmy się na zgodę. O, to
nic takiego. Do wesela się zagoi. Hej, chyba wiem, gdzie jest kryjówka wężochwasta. Gdzie? Zobacz, zaznaczyłem na mapie miejsca ostatnich ataków. Sugerują, że ukrywa się w okolicy skrzyżowania 47. W zasadzie, Leo, to poufne informacje. I wiesz co? Nie musisz wiedzieć. O rany, koleś spuścił ci lanie! Serio? Nie zauważyłem. Weź przestań myśleć o niebieskich migdałach. Miałeś być przywódcą. Wracaj tam, Doni! I potem co? Walnij go w łeb. Już próbowałem. Próbuj, lepiej. Super, czwarty raz ten sam atak, to go na pewno zaskoczy. Co teraz, szefie? Teraz, walnij go w łeb. Do 5 razy sztuka. Majki! Rafi, mógłbyś mi trochę pomóc? Po prostu graj na czas! Ocknij się, Majki! No już! Nie rób mi tego, stary! Majki jest ranny! Masz jakiś dalszy plan, Raf? Raf! Raf, chodź za mną, mam pomysł. Ty to rządzisz. Co dalej, szefie? Atakujemy. Poważnie? Zaufaj mi, wiem co robię. Dobra robota. Dzięki. Cieszę się, że pomogłem. I wiesz co? Przepraszam? Możesz powtórzyć? Nie dosłyszałem. Ach, powiedziałem, że cię... Przepraszam! Przeprosiny przyjęte. Wiedziałeś, że klan Stopy nas obserwuje? Nie klan, tylko Karai! Ona jest w klanie Stopy! Myślałeś tylko o tym, żeby się przed nią popisać! Tak! Chciałem jej pokazać, jacy jesteśmy niebezpieczni. Poza tym wiedziałem, że nas nie zaatakuje. Pewnie, że nie. Najpierw musi wybadać teren. Z wrogami się nie flirtuje, Leo. Z wrogami się walczy. Nie, nic o niej nie wiesz, Raf. W głębi serca jest dobra. Ach tak? No to ciekawe, dlaczego nie powiesz o niej pozostałym? Bo wiem, żeby mnie nie zrozumieli. Uważasz, że Doni i Majki nie zrozumieją? Uważasz, że Doni tego nie zrozumie? Słuchaj, wiem co robię. Musisz mi zaufać. Niby dlaczego? Co się tutaj dzieje? Nic ważnego. Prawda, Raf? Prawda. Hej, a gdzie Raf? Mam cię!
Kraj! Jak to? I co teraz, twardzielko? Coś wymyślę, twardzielu. Raf, kraj! Przestańcie! Dobra, ktoś mi powie, co to za jedna? Skąd oni ją znają? Tak, i skąd my ją znamy? Zaraz, czy my ją znamy? Więc to ten glut zmienia ludzi w potwory, tak? Jak to działa? Nachmił się trochę bliżej, chętnie pokażę. Przestańcie! Zaraz włączycie... Alarm! Gratulacje, Leo! To twoja kumpela? No i co ty w niej widzisz? Wpakuje cię w kłopoty! Nie masz racji! Owszem, masz. Istoty, które nie mają zezwolenia krangów na istnienie w tym miejscu, zostaną teraz zniszczone przez krangów w tym miejscu. Naprawdę, robi się coraz ciekawiej. Spoko, spoko, żyję. Ważna rada! Unikajcie jego nóg! Masz coś jeszcze w zanadrzu? Zęby to chyba jakiś jad. Ruchy, Leo, padam z głodu. Ramen. Tego karalucha nie wolno ci tknąć, jasne? Jest nietypowy. I to bardzo nietypowy. No dobrze, pewnie pożałuję pytania, ale co w nim jest takiego nietypowego? Otóż to, że został wyposażony w kask ze zdalnie sterowaną kamerą. Co świadczy raczej o tym, że ty jesteś nietypowy. Możemy go wysłać do TCRI, żeby szpiegował krangów. Dzięki kamerze dosłownie widzimy świat jego oczami. Ale numer, ja nie mogę. Największy twardziel świata boi się karaluszka. Wcale nie. Naprawdę? Zobaczmy to nagranie. O, moja ulubiona część. No nie, zrobisz mi taki nadruk na koszulce? A to moja ulubiona część. Co on znowu kombinuje? Co to za dźwięk? Dorwał Mikiego! Nie możemy go tak zostawić. Ja to załatwię. Naprawdę nie musisz nam udowadniać, że się go nie boisz. Bardzo się boję. I właśnie dlatego muszę to zrobić. Idę po ciebie, Mikey. Nie pozwolę, żeby jakiś dwumetrowy karaluch pożarł mojego brata. Hej! Ty tam na górze! Ponoć mnie szukałeś! Oh!
Pozostało 500 metrów. Zbliżają się istoty zwane żółwiami. Pełna gotowość, panowie. Wkraczamy do akcji. Przebiliśmy się? Nie! Raf! Utknęliśmy! Wszystko w twoich rękach! Pomóż! Już pędzę! To będzie bardzo bolesne, albo bardzo przyjemne. Okej, jedno i drugie. Do jądra Ziemi pozostało 400 metrów. Nic z tego! Chyba sobie ze mnie kpisz! Słuchaj, insekcie, myślisz, że się ciebie boję? Przetrzepałem ci tyłek już dwa razy, ale tobie najwyraźniej wciąż mało, co? Tym razem się wreszcie doigrałeś! Do jądra Ziemi pozostało 300 metrów. 200 metrów. Metrów. Niespodzianka! Ładnie, Raf. Stawiłeś czoło własnym lękom i ocaliłeś miasto. Całkiem pracowita środa. Stawiłem czoło? Totalnie je zmasakrowałem. Spojrzałem wrogowi w twarz i przerobiłem go na papkę. Rozumiem, że już nie boisz się karaluchów, tak? Tak. Super, świetnie. Bo właśnie wrzuciłem ci dorodny okaz za skorupę. To chyba najdłuższy tunel zagłady. Co? Odciął wyjście! To co, Leszczu? Chyba jesteśmy kwita. Miałbym pozwolić, żeby załatwił cię Baxter? Tę przyjemność wolę pozostawić dla siebie. Ten statek jest śmiertelnie niebezpieczny. Trzeba się dowiedzieć, co tutaj robi. Albo można by go po prostu rozwalić. Taki jesteś twardy, jak nie mogą ci oddać. No więc na co jeszcze czekamy? Wsiadajmy do skorupogromcy i jedźmy spuścić im lanie.
Tylko ciekawe, jak znajdziemy statek, który jest niewidzialny. Też problem. Strzelajmy w powietrze, aż go trafimy. To bardzo niemądry plan. Tak, Raf. Bardzo niemądry plan, stary. W zasadzie Raf mówi całkiem do rzeczy. Tak, Leo. Raf mówi całkiem do rzeczy. Ale zamiast pocisków moglibyśmy użyć fal elektromagnetycznych. Czyli potrzebny nam radar. Mam kilka anten, które umieścimy na dachach. Kiedy statek się zbliży, mój Enfon mi o tym powie. To już coś, Donnie. Do dzieła, panowie. Chodźmy zainstalować anteny. O, ominiecie naprawdę dobry odcinek. Hej, Mikey! Dokąd idziesz z pierwszym limitowanym wydaniem Gwiezdnych Herosów, którego Leo nigdy nie wyjął z folii? Otóż skończył nam się papier toaletowy. Pomyślałem, że strony tego drogocennego komiksu doskonale się sprawdzą w tej roli. O tak, o tym marzyłem. Żeby tylko Leo nie zobaczył. Rany, to zaszło jeszcze dalej niż sądziłem. Dobra, wystarczy. Dzisiaj w nocy zniszczę jajo. Osobiście. Leo, co ty wyprawiasz? Obaj wiemy, co się wykluje z tego jaja. Dobra, najwyższy czas zakończyć ten cyrk. Nie no, serio? Otrząśnij się! Nie jesteś sobą, Leo! Zaufaj mi! Czy ty mnie ugryzłeś? Spokojnie, Donnie. Mam dziś dobry humor, więc ci odpuszczę. Nie rób dla mnie wyjątku, Raf. Kto wie, może to dzisiaj ja odpuszczę tobie, no bo... Bo wiesz, a ty mi nie. Najgorsza odzywka bojowa w historii. Chodźmy! Hej! Wygrałem! April, widziałaś? Pomachaj Mikey'emu! Hej, Mikey! Donnie, genialne! W ogóle nie poruszał ustami. Jest jak marionetka, która podkłada głos samej sobie. Zaraz. Jamy? Rafael, wystarczy! Dzięki, że mi odpuściłeś. Kompletnie nie czaję, dlaczego Donnie chce to załatwić sam. Bo mu powiedziałem, że nie masz szans u April? Co? Dlaczego to zrobiłeś? Dlatego, że nie ma szans u April. Tak, ale nie wolno mu tego mówić. Marzenia są jak delikatne owoce. Tak łatwo je zmiażdżyć. Blask. Intrygujące. Zastanawiam się jednak, jakim cudem usłyszałaś ten dźwięk. Może dlatego kręgowie mnie ścigają? April? Tata? To ty! Rety, nie wierzę własnym oczom! Uratowaliście mojego tatę! Nie wiem, jak wam dziękować. Moim zdaniem powinnaś podziękować przede wszystkim Donniemu. No... Mówię ci! Był po prostu niesamowity!
Raf, chyba trochę... Ciągle mu mówiliśmy, ostrożnie, Doni! To niebezpieczne! A Donina to niebezpieczne? Ha! Nic mnie nie powstrzyma! Dziękuję, dziękuję, Rafael! Może nie do końca tak powiedziałem, ale... Dziękuję, Doni! Cóż, próbowałem. Stary, moim zdaniem nieźle ci wyszło. Niezła akcja, Doni! Wiecie, na co mam ochotę? Na pierwszą w historii podniebną trójeczkę! Tak! Piękna sprawa! Żółwie to urodzone ptaki! Dobra, panowie, do dzieła!